Spółdzielnia Inwalidów Nadzieja uzyskała certyfikat i nagrodę specjalną w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022, organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Spółdzielnia Inwalidów Nadzieja z Ostrowa Wielkopolskiego powstała w 1950 roku, czyli jak łatwo policzyć, na rynku jesteśmy już od 72 lat. W przyszłym roku będzie 73 lata, jak spółdzielnia istnieje. Mamy trzy profile działalności. Zajmujemy się szyciem odzieży dla spawaczy i szyciem ubrań roboczych certyfikowanych, czyli ubrania typowo stricte robocze, trudnopalne, antyelektrostatyczne, olejoodporne. Drugi profil produkcji to jest szycie rękawic. Są to też rękawice certyfikowane, robione pod kątem głównego odbiorcy, jakim jest Fiat Polska w Tychach. No i różnego rodzaju rękawice robocze, typowo spawalnicze. Trzecim profilem naszej produkcji to jest produkcja świec. Są to świece okolicznościowe, głównie produkujemy te świece dla Caritas Polska w ramach ogólnopolskiej akcji pomocy dzieciom. Różnimy się tym, że zatrudniamy przede wszystkim i to jest priorytetem, zatrudniamy ludzi niepełnosprawnych. Tutaj pierwszeństwo w zatrudnieniu mają ci ludzie, bo zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy zakładem ludzi zdrowych, tylko jest to spółdzielnia inwalidów. Za każdym razem to podkreślam, bo wiadomo, że ta wydajność, jak wcześniej powiedziałem, tych ludzi nie jest taka, jak powinna być, ale to też nie jest od nich zależne. Także tym się wyróżniamy, że po prostu zatrudniamy głównie osoby niepełnosprawne. Pracuję od 1986 roku Nadziei. Rękawicami, wywracanie i formowanie rękawic. Dobrze pracuje się. Koleżanki takie są. Ponad 20 lat tutaj pracuję w Spółdzielni Inwalidów Nadzieja. No i szyjemy rękawiczki. Byłyśmy też na odzieży. No i praca jest dobra. Jestem brygadziską od rękawic i zarządzam, i krojownię mam pod sobą, i rękawiczki mam pod sobą, no i tak musimy sobie radzić. To są wspaniali ludzie, z którymi się bardzo dobrze współpracuje. Oczywiście każdy z nich ma jakieś swoje schorzenia, do każdego trzeba podejść indywidualnie. No i tu już jest moja rola, rola rady nadzorczej, kierownictwa, prawda, no każdego jednego, który pracuje w biurze czy kierowniczek produkcji, żeby do tych osób potrafić podejść w sposób taki umiejętny, żeby ich nie zrazić. Oni się bardzo szybko zrażają. Nie myślałem, że się odnajdę w tej pracy tutaj z nimi aż tak, i sprawia mi to satysfakcję, a taką osobistą, niesamowitą.